Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj wracamy do korzeni, a może do podstaw, marka Parkside, marki, której na moim kanale nie było już od ponad pół roku, a od której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Dlaczego tego Parkside'a nie było tak długo? Ponieważ od pewnego czasu nie pojawiały się nowe narzędzia, które nie były przeze mnie omawiane, a omawianie jakichś odgrzewanych kotletów, na przykład wiertarek, w których zmieniono ułożenie diody LED, no jakoś za bardzo mnie interesowało. Dziś mamy wreszcie coś nowego. Multinarzędzie, dokładne oznaczenie modelu to PMW32A1. Czy będzie to narzędzie wyjątkowe? Tego nie wiem, ale na pewno będzie dziwne. Zapraszam! Film tradycyjnie zaczniemy sobie od omówienia parametrów technicznych podanych na opakowaniu. Następnie zobaczymy, co faktycznie wchodzi w skład zestawu, a na sam koniec wykonamy oczywiście kilka testów. Urządzenie to tak naprawdę kombajn składający się z dwóch narzędzi rotacyjnych, multiszlifierki oraz szlifierki kątowej, a całości dopełnia moduł zasilający podpinany na specjalnym kablu. Na wstępie powiedziałem, że oznaczenie całego zestawu to PMW32A1, aczkolwiek jest to błąd, ponieważ ten symbol dotyczy tylko multiszlifierki. Prawidłowa nazwa zestawu to PMBSA20LIA1 i w jego skład właśnie wchodzi ta multiszlifierka oraz szlifierka kątowa PWS50A1. Dzięki specjalnemu zasilaniu umożliwiającemu podpięcie baterii litowo-jonowej o napięciu 20V urządzenie wchodzi w skład X20V Team, czyli całego zestawu narzędzi zasilanych właśnie taką baterią. Dodatkowo cały zestaw objęty jest 3-letnią gwarancją, a oprócz tych właśnie dwóch narzędzi, modułu zasilającego, w jego skład wchodzi również cały zestaw akcesorii. Jeżeli chodzi o parametry związane z pracą poszczególnych urządzeń, to szlifierka kątowa ma zmienną prędkość obrotową w zakresie od 4800 do 6000 obrotów na minutę, a maksymalny rozmiar tarczy do cięcia czy też szlifowania, który możemy tutaj użyć, wynosi 50 mm. Z kolei szlifierka wielofunkcyjna zakres obrotów ma w przedziale od 5 do 25 tysięcy na minutę, natomiast uchwyt narzędziowy ma średnicę 3,2 mm. Całość zestawu zapakowane z tradycyjną parkside'owską walizkę, a po jej otwarciu tak prezentuje się wewnątrz. Tutaj zapomniałem powiedzieć na początku, że jest to zestaw w wersji solo, czyli nie mamy ani ładowarki, ani baterii. Te dwa akcesoria musimy sobie dokupić, a za to, co widzicie w tej chwili na ekranie, trzeba zapłacić 199 zł. Dobrze, przyjrzyjmy się zatem na początku właśnie tej szlifierce kątowej, podłączmy ją do zasilania i zobaczmy, jak działa. Moduł zasilający wyposażony jest w kabel. Jest to kabel taki giętki, nie powinien być za sztywny, także nie będzie nam przeszkadzał w pracy. Jego długość to 1,5 metra. Biorąc pod uwagę, że ten moduł właśnie zasilający możemy nosić na pasku, myślę, że będzie to wielkość wystarczająca. Moduł dodatkowo wyposażony jest w gniazdo USB, także możemy to urządzenie również traktować jako powerbank. Baterię wpinamy od dołu i w tym momencie u góry mamy przycisk, za pomocą którego włączymy zasilanie. Aby podpiąć urządzenie docelowe, musimy oczywiście podpiąć kabel. Tu mamy taką specjalną prowadnicę, dzięki czemu podpięcie możliwe jest tylko w jeden sposób. Na pewno nie da się tego pomylić. I oczywiście musimy dodatkowo dokręcić jeszcze taką specjalną nakrętką. W tym momencie urządzenie nam nie działa, ponieważ cały czas mamy tutaj wyłączony ten przycisk. Ale teraz został włączony, świeci nam się już na czerwono, tak więc możemy naszą szlifierkę włączyć. Możemy ją włączyć w trybie takim chwilowym, przesuwając po prostu do góry, jak i przejść na tryb ciągły. I w tej chwili już nie musimy tego trzymać, bo ten przycisk jest zabezpieczony. Obroty tej szlifierki zawierają się w przedziale od 4 do 6 tysięcy, natomiast regulacja następuje za pomocą tego pokrętła. To są maksymalne obroty. No nic, zaraz zobaczymy, jakim urządzeniem będzie się cięło. Jeżeli chodzi o wymianę tarczy, to mamy tutaj blokadę wrzeciona. Dobrze jest wyłączyć zasilanie, najprościej odpiąć baterię przed rozpoczęciem takich prac. Zawsze to będzie bezpiecznie dla nas, jak i dla samego urządzenia. I do wymiany tarczy dla łatwiejszego jej przeprowadzenia mamy tutaj taki specjalny przycisk blokady wrzeciona. Klucz imbusowy z zestawu. Wychodzi śruba. I z problemami, ale również tarczę udało się wyciągnąć. Dokładne wymiary tej tarczy to 50 mm średnicy zewnętrznej, 1,2 mm grubości i 10 mm średnicy wewnętrznej, tej do montażu na wrzecionie. I to po raz kolejny potwierdza, że mogą być problemy z zakupem dodatkowej takiej tarczy. Ok, spróbujmy w takim razie coś tym uciąć. Tu mam taki profil aluminiowy z jakiejś tam starej szafy. Zobaczmy, czy ta szlifierka w ogóle temu podoła. Obroty ciągłe, prędkość maksymalna. Ku
Udało się, no ale sami widzieliście, że najprostsze zadanie dla tego urządzenia to nie było. Dobra, zmniejszmy w takim razie obroty, bo mam pewne podejrzenia, że na tych mniejszych będzie po prostu bardzo kiepsko. Także daję te najmniejsze 4000. I jak widzicie, na tych niskich obrotach to urządzenie po prostu staje. Także to jest tylko do takich bardzo drobnych prac, jakich naprawdę wręcz można by powiedzieć modelarskich. Być może ta szlifierka będzie miała jakieś tam swoje przeznaczenie. Ok, w takim razie pora na zmianę narzędzia. Znowuż odcinamy zasilanie, tym razem przyciskiem. Odkręcamy, wyciągamy kabel i podłączamy multiszlifierkę. Włączamy i szlifierka zaczyna nam pracować. Ona na początku pracuje z prędkością 5000 obrotów na minutę i przy tych 5000 praktycznie można ją zatrzymać palcem. Dobra, zwiększymy sobie obroty do maksimum. No ja już nie będę teraz zatrzymywał tego palcem, ta prędkość jest na tyle duża, że w tej chwili prawdopodobnie skończyłoby się to jakimś poparzeniem. Także tego nie będę próbował. Dobra, zamontujmy jakiś osprzęt i zobaczymy, jak się tym szlifuje. Tutaj również mamy przycisk blokady wrzeciona, także możemy go nacisnąć. Poluzować sobie tulejkę mocującą i weźmiemy na przykład taką szczoteczkę drucianą, stronę przeciwną dokręcamy. W zestawie mamy kluczyk mocujący, także robimy to w miarę pewnie. I zobaczmy w takim razie, jak to urządzenie będzie pracowało. Tutaj, jeżeli chodzi o ten przełącznik, mamy tylko jeden tryb, albo wyłączony, albo pracę ciągłą. Nic tutaj nie musimy wciskać. Ona w tym momencie będzie pracowała właśnie cały czas. No i dobrze. Tu nawet na tych niskich obrotach ta szlifierka nie staje, także pod tym względem jest lepiej. Zwiększymy prędkość. Od razu słychać, że urządzenie pracuje zdecydowanie głośniej. I zdecydowanie bardziej efektywnie. Również do multiszlifierki mamy tarczę tnącą. Ja specjalnie porównam teraz, jak cięło się tą szlifierką kątową, którą tam widzicie u góry ekranu, w stosunku właśnie do tej tarczy, którą zamontujemy w tej chwili na takim specjalnym czpieniu. Tutaj kluczyk ma również funkcję śrubokręta. Można im sobie to mocno dokręcić. Nie wiem czemu, co pewien czas to urządzenie się rozłącza. Muszę ponownie wciskać ten przycisk, żeby uruchomić. Może tym razem się już uda. O, jak widzicie, znowuż nie było tu jakiegoś mocnego przyciskania, po prostu samo z siebie. No, niestety, dość dziwny objaw. Ok, profil udało nam się przeciąć. Powiem szczerze, że przecinanie według mnie jest bardziej efektywne niż tą dedykowaną szlifierką kątową. Tutaj jest problem z tymi za niskimi obrotami. Tutaj udało się to zrobić lepiej. Pomijam to wyłączanie, ale generalnie no nie było tutaj takich problemów jak przy tym pierwszym urządzeniu. Natomiast oprócz problemu z wyłączaniem pojawi się dodatkowo jeszcze jeden problem, bo w tym momencie przestał tutaj działać przycisk blokady wrzeciona. Nie wiem czemu, po prostu zaczął tam latać w środku. Po jego naciśnięciu możemy swobodnie obracać, także podejrzewam, że coś po prostu się tutaj urwało. Czy da się to teraz odkręcić? Obawiam się, że będą problemy, choć może jednak uda się tutaj coś zrobić. Aczkolwiek nie wiem, czy tego nie zostawić dla serwisu, no bo ja to urządzenie na pewno będę oddawał do reklamacji. Ok, w takim razie czas na małe podsumowanie.
Moim zdaniem niestety nie jest to zestaw, który komukolwiek bym polecił. Owszem, w jakichś małych modelarniach, przy jakichś drobnych pracach, być może zda to egzamin, ale naprawdę te wszystkie prace możemy wykonywać normalnymi szlifierkami, zarówno multiszlifierkami, jak i szlifierkami kątowymi. Tak więc według mnie szkoda wydawać 199 zł, plus jeszcze baterię, plus jeszcze ładowarkę, żeby kupić sobie coś takiego. Jest to wszystko estetycznie wykonane. Ten pomysł z tym dodatkowym zasilaniem według mnie bardzo fajny, bo te urządzenia są lekkie, dzięki ogumowanym rączkom fajnie i pewnie się je trzyma, ale niestety nie sprawdzają się przy pracy i widać, że są wykonane kiepsko, bo ten przycisk blokady wrzeciona praktycznie padł nam po jednym razie. Także z mojej strony to wszystko. Jeżeli chodziliście po sklepie, oglądali ten zestaw i zastanawiali się, czy do waszego warsztatu będzie on przydatny, to ja osobiście go nie polecam. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się.